Hej, witam was w kolejnym odcinku serii Fallouta, Fallouta, jakiego Fallouta, oczywiście Half-Life'a, Opposing Force. Cóż, trzeba się pobawić tutaj, co nieco. Sprzętem. Bardzo niebezpiecznym. Bo ja źle to chyba przesuwam trochę, chociaż nie, będzie dobrze. Dobra, no to przesuwajmy. I to powinno zaraz tam pierdutnąć, oczywiście, po wciśnięciu tego oto przycisku. Kurde. A ja oczywiście mądry musiałem. Daj się zabić. Bo to nie było. To nie miało sensu coś takiego, nie? Ale to ma dziwne oczy. A wczyta się to już? Chyba się nie wczyta samo. Dziwne. Aż bardzo dziwne. Już w sumie ile ja tego życia straciłem? Niewiele, myślałem, że mam więcej. Dobra, nieważne, w każdym razie będę miał go zawsze więcej trochę niż w poprzednim przypadku. Bo bez sensu na ten ogień nastąpiłem. Dobra, teraz powinno jebnąć. No to dopiero teraz ładnie wszystkie eksplozywy wywaliło. Umarł sobie. O, dzień dobry państwu. No jeszcze jeden. Ła. Jeszcze żyjesz. Dobra, tu nie. Zdecydowanie tutaj. Trochę mało zdrowia mam, także... Przydałoby się wejść w takie właśnie miejsca, takie zakamarki, może tutaj właśnie. Jakaś amunicja. Chociaż tyle. Bo nas zostawili tak naprawdę tutaj, wydymali nas. Jesteśmy, kurde... Zdani na siebie, coś mi się wydaje. You got to get out of here. Listen to me, Shepard. Those things, they'll kill all of us. Wszystkich. Dobra, mieliście tutaj fajne rzeczy. Tego nie otworzę. Słyszałem spełniające się tutaj dziadostwo. Nie wiem, gdzie dokładnie. O tak, apteczka zdecydowanie. Wow! Z tym nie było mi jeszcze dane walczyć. To jest nowy stwór. Jego wcześniej tu nie było. Chcę tu ze spokojnie kartony rozwalić, a tutaj... No nie dadzą. No po prostu nie dadzą. Przygotuję się, ewentualnie właśnie na kolejne. Tego typu... kanalie. Może coś dla mnie? Coś? Klucz? No klucz to bez przesady, klucz to... Słaba rzecz. Co ja już zrobiłem? Czemu ja strzeliłem? Dobra, jeszcze raz przejdziemy ten kawałek. W
Co ja też najlepszego zrobiłem? Ja po prostu załatwię każdego. Mało. Mało tych rzeczy teraz zostałem, mało. Ła! No strzela jeszcze jakimś takim gównem dziwnym. Z kolcami czy czymś. O! Te miny są zarąbiste czasami. Jednak ja je tam rzadko zawsze używałem, także... Także nie sądzę, żebym tym razem używał. Nie, no znowu. Póki co nie potrzebuję tego, to... Nie wiem dlaczego automatycznie się zmienia na tą broń. Tak z przyzwyczajenia, kurde. Lecę, od razu klikam. Tym czym mam w ręce, nie? Ale to niestety w tym przypadku nie jest dobre. Dobra, mam kluczyk z powrotem. Idźmy. Co tam, doktorku? Ja bym nawet przeskoczył pewnie do tej drabiny. Jakbym się uparł. No, jeszcze raz. Ej. Jeszcze raz. No, kurde. Skacz, chłopie. Klucz cię ogranicza, czy co? Skrzyń pełno. Zero taki, który mogę zniszczyć. Caution. Ślisko. No dobra, niech to będzie ślisko. No i co z tego? A rzucę tutaj, wybuchnie wszystko. Aha, Jesus. Może to strzelać i to i tak nie wybuchnie, no trudno. Się mówi. I się żyje dalej. Kule odporne jakieś. Nie, ale to była chyba jedyna droga. A, nagle się otworzyły. No bardzo. Ale to really fucking bardzo ciekawe. Teraz te drzwi się już powinny otworzyć, co nie? Już powinny być otwarte. No ale nie! Dobra, no prąd wyłączyłem, no i co z tego? Właściwie po co było potrzebne te beczki, tam pytanie.
Teraz rzucę tu granata, to powinno pierdyknąć lekko. Ty no, ale to dalej nic nie dało. Ej no! Unit power tu wyłączony, no dobra, no to co z tego, że wyłączyłem unit power tu? Skoro dalej mi to nie daje przejścia w żadnym z możliwych kierunków. Bo nie kumam. Nie ma przejścia, no to tu musi być przejście, ale... jak to przejście wywołać? Dziwne. Bardzo dziwne. Tym razem już nie mam pomysłu, jak to zrobić. No skoro włączyłem zasilanie, no to... Wsadzę siebie. Zostawię, że to się wysadziło, skoro nie działa dalej. I rzecz najważniejsza, czyli przejście dalej. Tu nie przejdę przecież. Pierdyknę zaraz z tą rakietą, to zobaczymy, czy się nie tego. Nie no, tak na serio to... Nie wiem, co tu trzeba zrobić. Naprawdę nie wiem. Tu przejścia nie ma, tam się nie chce otworzyć. No coś jest tutaj... Albo zbugowane, albo... No nie wiem, co naprawdę. No to może poczekacie chwilę. Ja spróbuję dojść do tego, co tu trzeba tak naprawdę zrobić. No dobra, a spróbujmy może... Przejść się tutaj jednak. Bo tutaj... No i dupa, jeszcze raz. Jeszcze freaking grass. Bo źle wymierzyłem... odległości. Idziemy sobie liną na górę w takim razie, bo tej liny w ogóle wcześniej nie widziałem, dlatego też... No... O! Przydało się. Powiem, że nie. Elo! Wbijamy. Dalej prosto byśmy szli. Znowu spływaczka. Okej. Pytanie... Tu już raczej nawet nie wejdę. Aha. To było sobie takie oto przejście. No zamknięte na moment. A może wejdę? Nie wejdę? A może? Zginął? Aha, ale to był nasz, a ja w niego strzelałem.
No to trochę przypał. Trochę wielki przypał. A! Bo rozumiem, w czym rzecz. Nie tam! Tutaj musisz pod ściankę, wiesz? Chyba. Wszystko zrobić, żebym przeskoczyć. Ale wyrąbało. Mózg jakiś. Nie wiem, czy to był jeszcze żywy człowiek, czy nie, ale ładnie wypieprzyło. Ta skrzynia to tutaj... No nie tu! No kopnij to tam od razu. Okej. No i leży sobie. Los Pumpelos. Umarł. Dobra, otwarte. Tu jest dziura na dół, co prawda. Zobaczmy sobie najpierw. To teraz dopiero pójdziemy sobie. Elo. When all the fighting started, I hid myself here. I don't think anything can survive. Co mam zrobić, żeby tu przejść? Jest jakieś dodatkowe przejście tutaj, czy coś? Tu dalej jest. Wszystko wysadzone w pizdu. Świzdu, gwizdu, wysadzone wszystko w pizdu. O, ale tu jest winda! A może nie ma windy? No bo ta druga leży w sumie na ziemi, nie? Ta jest tutaj. Widzicie, pogubiłem się trochę. Pogubiłem się tu trochę. Tu gdzieś tutaj trzeba w tą stronę iść. A może? Nie! Teraz mi to na górę, proszę. Jak ciul. Możesz trafić w tą dziurę teraz. Tu trzeba już delikatnie, powolutku, powolutku. Zostaw mnie, bo ja tu ze skrzynką walczę. Aha. Nie da się tego przesunąć tam. Chyba. Tak ja mam tam przejść. Nic nie da, jak tak wrzucę, nie? No nic poza tym, że szyba pęknie, no i dupa. When all the fighting started, I hid myself. I don't think any of them above have survived. Tu też. Rusty Dipton. Tu też. Pytanie, co ja mam dalej robić?
Boże, teraz może tutaj jakoś... No nie, no tutaj chyba nie, chociaż... Czort wie. Może jednak tutaj. No ale to tu dalej w sumie się kręci, także... Nie, to nie jest na pewno to. Dobra, wiecie co, może ten odcinek zrobimy po prostu krótszy. No i kolejny zaczniemy po prostu od tego miejsca i będziemy walczyć wtedy, czy walczyć. No spróbujemy dostać się do kolejnego... Do kolejnego miejsca, nie? Także... Elo, siemanko.